nie mogę, dlaczego ciągle zmuszają mnie, żebym chodził do takich dziwnych sklepów? Ja nie mam ochoty nigdzie wychodzić, przecież nienawidzę zakupów. Boże, co za nuda. Ej, Julian, ale zobacz, jaki mam wielki koszyk, pasuje do mojego ubranka. Tylko chyba nie mogę go podnieść, jest taki duży, ale ja chętnie pójdę na zakupy. Mamo, mogę też iść, proszę. Tak, koszyk jest zdecydowanie dla ciebie za duży, ale oczywiście możesz mi potowarzyszyć. Pospieszmy się, co? Pospieszmy, bo naprawdę nie zdążymy. Ja muszę wszystko dzisiaj załatwić. Wszystko załatwić? Ale co tu się dzieje? Julian! Gdzie on w ogóle jest? No ile można czekać? Ale przecież już jestem, no tylko że strasznie źle się czuję. Boli mnie brzuch, mogę zostać w domu, proszę. Sobie świetnie tu poradzę. Dobra, niech on w takim razie zostanie sobie w domu i naprawdę poradzimy sobie z tym bardzo szybko, okej? Okay? Ja nie mogę, nie podejrzewałem, że to będzie takie proste. Ej, ej, młody człowieku, co ty? Co ty znowu tam wymyśliłeś? Czyżbyś mnie znowu oszukał? Co, tato? Ja ciebie oszukał? Przecież strasznie boli mnie brzuch i mi tak niedobrze, muszę iść się położyć do pokoju. Nie, no wy się dobrze bawcie na zakupach. Ja nie mogę, oni naprawdę zawsze mi we wszystko wierzą, po prostu szok. No dobra. No dobrze, no to w takim razie lecimy. Emma, jesteś gotowa? Bierz swój koszyk, albo tatuś ci pomoże. Dobrze, już proszę was, dość tego gadania. Możemy już się pospieszyć, bo ja naprawdę nie zdążę kupić wszystkiego, co powinnam. No dobra, no to przyjrzyjmy się temu pokojowi. Skoro Hani nie ma do niedzieli, to przecież muszę zadzwonić do Steve'a. No wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Przecież on ma się tu wprowadzić. Tak, tak, teraz będzie moim bratem. Rodzice na pewno są bardzo smutni, że nie będą mieli trzeciego dziecka. Trzeba to załatwić. Hej, Steve, słuchaj, możesz palać. No oczywiście, wszystko jest już gotowe, no dalej. No dobra, dalej, no pospiesz się, rodzice są na zakupach. Dobra, wszystko gotowe, no. Super, będzie za godzinę. Ekstra, teraz muszę troszeczkę uprzątnąć ten pokój, no bo przecież nie ma się wprowadzić chłopak. No dobra, nie będzie mu potrzebny ten stolik, zresztą jest cały różowy. To też nie będzie mu potrzebne, po co mu to krzesło? A ten plecak? Co, ona zapomniała plecaka? No dobra, nieważne. Trzawka też może stąd wyjechać. No dobra, no to przesunę sobie, zaniosę do piwnicy. Niech będzie. No dobra, ale teraz co ja zrobię z tym wielkim łóżkiem? Przecież nie jestem w stanie sam tego przesunąć. O, ja nie mogę. No dobra, będziemy musieli sobie z tym jakoś poradzić. To znaczy, Steve będzie musiał. Chyba nie będzie specjalnie zadowolony. No kurczę. O nie, to on. Ej, cześć, siemano, Steve. Słuchaj, wszystko już przygotowane. Możesz się wprowadzać. Serio? Super, cieszę się, że tu w końcu jestem. Przecież już tu nie byłeś wcześniej. No dobra, nie przyciągajmy tego. Idziemy na górę? Chodź, wszystko przygotowane. Do niedzieli jesteś normalnie moim bratem. Ha, rodzice będą w niebo wzięci. Tak myślisz? No dobra, wziąłem ze sobą walizkę, a ekipa z meblami niedługo przyjedzie. Usprzątnąłeś pokój? No pewnie, że uprzątnąłem pokój. No co ty, nie wierzysz we mnie? Słuchaj, kilka rzeczy tylko zostało. Mam nadzieję, że... Co? Jak to kilka rzeczy zostało? Mam nadzieję, że nie to ohydne łóżko. Julian? Ja to wszystko ogarnąłem, a ty mi teraz mówisz, że tam jeszcze są jakieś rzeczy? Jak mam się wprowadzić? Ja już to wszystko ogarnąłem, no. No nie mogę w to uwierzyć, naprawdę zostało tu to okropne, luzowe łóżko. Julian, ja siebie uduszę, nie będę przecież z tym stał, znaczy spał nie będę, co to za kwiatki różowe, o. Chyba na ten tydzień będę musiał poszukać sobie jednak jakiegoś innego pokoju, u kogoś innego z mojej klasy. To się nie godzi, nie będę w tym takim spał. Ej, no przestań, mówiłeś coś o ekipie przeprowadzkowej, co? No mówiłem, ale co to ma do rzeczy? No słuchaj, ja mam świetny pomysł. Może poprosimy ich za dodatkową opłatą, żeby zabrali to łóżko ze sobą, a wprowadzą twoje meble i wszyscy będą zadowoleni. No dobrze, moi drodzy chłopcy. Ja nie wiem, nie przewidywaliśmy dodatkowej roboty. No ale cóż, to będzie dodatkowa płat... Ej, słuchaj, mi się wydaje, że ci chłopacy nie mają przyzwolenia rodziców. Gdzie są wasi rodzice w ogóle? Właśnie, bez ich zgody nie będziemy podejmować tutaj żadnych dodatkowych działań. Przykro mi... Ale rodzice się zgodzili. Poza tym mamy pewien pomysł. Właśnie. Chcielibyśmy za dodatkową opłatą podmienić sobie jeden mebel. To łóżko za moje łóżko. Mam 50 zł kieszonkowego. To zresztą on ma. 50 zł dodatkowo. Słuchaj, stary, ja w to wchodzę. Ale ekstra. Udało się. Nie myślałam, że będzie tak prosto. Ekstra. Mówiłem ci, że na to pójdą. 5 dych? No to słuchaj, witam cię w mojej rodzinie. Teraz jesteś Wróblewski. Normalnie jesteś moim bratem. No, do niedzieli przynajmniej. No, czy coś takiego. Słuchaj, normalnie będziemy robić mnóstwo rzeczy fajnych, jakieś Minecrafty i takie tam. Tylko nie rób w jej pokoju głupot, bo mnie Hania udusi. No dobra, dobra, czego mam nie robić? Nie będę nic rozwalał, nie zrobię pi krzywdy, będę troszczył się o ten pokój jako swój własny. No to pokój już gotowy, gdzie dodatkowa kasa? O, już tak sobie szybko poradziliście z tym pokojem, wszystko wprowadzone? No dobra, moment, wyciągnę ze świnki. No i ekstra, dodatkowo zarobiona kaska, to co stary, idziemy na jakieś piwko czy coś? Żartuję, kupię jakiś prezent moim dzieciakom. Jest, Steve, no kurczę, już twój pokój jest gotowy, idziemy zobaczyć? No pewnie, że idziemy, sam jestem ciekaw.
No i oczywiście, wiedziałam, że o czymś zapomnę. Znowu będę musiała wrócić do tego sklepu, jak tylko wszystko wypakuję. Rety. Panie Wróblewski, wszystko już jest załatwione i na miejscu. Pokój pańskiego syna, zdaje się, już jest gotowy i wszystko poszło zgodnie z planem. Co? Przepraszam, kim wy jesteście? Mój syn? O nie, już wietrze kłopoty. Och, co on znowu zrobił? Ale co? Jak to, że ma nowy pokój? Ja też chcę nowy pokój. Dlaczego? Julian Wróblewski! Co tu się wydarzyło? Przecież... Ale tu wszystko jest normalnie. No właśnie, wszystko po staremu. Nic nie rozumiem. Jeśli u ciebie w pokoju, Emmo, jest wszystko tak jak dawniej i u niego też, to co się stało z pokojem Hani? O nie, to nie o niego chodzi, prawda? Steve, kurczę, stary, ale ty masz ekstra pokój. Nie pomyślałbym, że ten pokój może tak dobrze wyglądać. Mówiłem ci, że mam dryg do urządzania pokoi. No, i tu będzie naprawdę super wygodnie. Możesz wpadać, kiedy ci się podoba. No, zdecydowanie będę wpadał. U ciebie jest tyle miejsca. Nawet udało się nie wywalać pi. Wszystko się zmieściło, ekstra. No i teraz zostaniesz sobie tutaj tak długo, jak nie ma Hani. A rodzice będą zadowoleni, bo nadal będą mieli trójkę dzieci. No bo to przecież był główny problem, prawda? No, zamiast dwójki mają trójkę, jak zawsze. Julian Wróblewski! Co tu się wydarzyło? Co tu się stało? No co, tato? Zobacz, zrobiłem wam przysługę. Jesteśmy nadal we trójkę. Tylko teraz macie syna zamiast córki. A przynajmniej do powrotu Hani z nami zostanie. Dzień dobry, panie Wróblewski, jestem Steve. Znaczy, znamy się już. Teraz powinienem chyba powiedzieć tato. Co? Julian, jak i tato? No co wy, chłopacy, zwariowaliście? Co wy macie za pomysły, chłopacy? Wywaliliście wszystko z pokoju twojej siostry? No przecież ja nie mogę w to uwierzyć, ona niedługo wróci. Ej, ale ja byłam w kolejce do większego pokoju, jakby się Hania wyprowadziła. To niesprawiedliwe. No co tutaj są znowu za krzyki? O, matko jedyna. Steve, co wy zrobiliście z pokojem Hani? O, dzień dobry, pani Wróblewska. Chociaż chyba powinienem teraz powiedzieć... Mamo, dzień dobry, to ja, Steve, twój nowy syn. Słuchajcie, dobra, Steve, to za dużo powiedziane. Nie jesteś naszym synem i my bardzo cię lubimy i tak dalej, ale nie, no to chyba... Słuchajcie, o co tutaj chodzi? Jaki syn? Co wy zrobiliście z pokojem Hani? Julian? No, mamo, no, stwierdziłem, że zrobię wam przysługę, żebyście się nie przyzwyczajali do dwójki dzieci, tylko do trójki, tak jak zawsze, więc zaprosiłem Steve'a, żeby zamieszkał z nami do powrotu Hani. Wszystko zostanie po staremu i nie będziecie musieli tęsknić za Hanią. No, super, co? A wszystkie meble Hani są w garażu, no, nic się z nimi nie stało, są bezpieczne i wrócą na miejsce. Wrócą na miejsce, matko jedyna, chłopcy, was tylko zostawię na chwilę, co wy macie za pomysły? Ja zresztą muszę wracać do sklepu. Tak, kochanie, ja się tym zajmę, ty się niczym nie przejmuj, wróć do tego sklepu dokończyć zakupy. Słuchajcie, ja naprawdę z nimi oszaleję. Dobra, słuchajcie, chłopaki, zrobimy tak, do niedzieli rzeczywiście Steve możesz tutaj zostać, ale potem wszystko wraca do normy. Jest, ale ekstra mówiłem ci, stary, od teraz jesteś członkiem naszej rodziny. No co bombowo, dziękuję, panie Wróblewski. Znaczy, tato. Ej, a teraz będziesz w takim razie moim starszym bratem? Mam tylko nadzieję, że nie będziesz tak wkurzający jak Julian. Co to znaczy, że nie będzie wkurzający? Tak, teraz będziesz miała dwóch braci, ale tylko na niedzieli, aż nie wróci twoja starsza siostra. No, naciesz się. No dokładnie, teraz właściwie będę mógł odgrywać rolę twojego starszego brata. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał bawić się jakimiś dziwnymi rzeczami, jak domkiem z lalkami, jak twoja starsza siostra, czy coś. Ale oczywiście, przecież właśnie po to tutaj jesteś i zastępujesz moją starszą siostrę, prawda? Będziesz musiał się ze mną bawić w księżniczka i księcia. Ciekawa jestem, jak mu pójdzie. Ale tak póki co, to chciałam ci pogratulować smaku, jeśli chodzi o wystrój pokoju. No, całkiem dobrze sobie to urządził, co? No, dzięki. Ale tak naprawdę to ja się cieszę, że będę mógł tu z wami zostać. Z moim najlepszym przyjacielem u niego w domu. No i super jest być członkiem rodziny Wróblewskich.